Witam serdecznie. Mecz był bardzo emocjonujący. Wspaniały doping kibiców. Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów. Indywidualna akcja Leandro spowodowała, że straciliśmy bramkę na 2-1. W doliczonym czasie gry chcieliśmy doprowadzić do remisu i mieliśmy wrzuty z autu, stałe fragmenty gry i cały czas się kotłowało. I w ostatniej sekundzie bodajże Sobczak miał dogodną sytuację do wyrównania. Zespół Radomiaka pokazał, że potrafi dobrze grać w piłkę, niesiony wspaniałym dopingiem. Widać było polot i wysoką jakość piłkarską. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Dziękuję. Są pytania, to bardzo proszę. Bartłomiej Dzieciak, bo przede wszystkim, panie trenerze, dosyć mocno zaczęliście, bo ta poprzeczka Grzegorza Lecha, później bramka Siemaszki, później oddaliście nieco inicjatywę. Z czego to wynikało, pana zdaniem? No nie uważam, że oddaliśmy. Bramka kontaktowa to było uderzenie z drugiej linii, zejście Michalskiego do środka, zabrakło asekuracji. Tak jak powiedziałem, zespół Radomiaka niesiony takim dopingiem na pewno będzie tutaj dla każdego zespołu bardzo groźny. Ma wielu dobrych piłkarzy, sprowadził w tej rundzie też dobrych, ogranych zawodników. My walczyliśmy, ja do swoich chłopaków na pewno nie mogę mieć pretensji, bo też stwarzaliśmy sytuację i wychodziliśmy momentami do wysokiego pressingu, momentami niski pressing. Mieliśmy stałe fragmenty gry i w stosunku do pojedynku z Bełchatowem, gdybyśmy tak zagrali jak dzisiaj, to na pewno w Bełchatowie skasowalibyśmy 3 punkty. To był bój. Wojna trzymająca w napięciu do ostatniej sekundy spotkania. I jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, kiedy prześledziłem pana karierę, zobaczyłem, że grał pan w broni Radom, czyli największy rywal Radomiaka. Czy do tego spotkania podszedł pan jakoś inaczej w związku z tym, czy jednak... Wielokrotnie jako trener przyjeżdżałem na stadion Radomiaka i zawsze tutaj były emocje. Jeszcze na starym stadionie i wiedziałem, że ponownie tutaj będzie bardzo gorąco. Kibice gdzieś tam chcieli mi uprzykrzyć życie, ale nie dałem się sprowokować. Dziękuję. Panie trenerze, Szymon Janczyk, codzień.pl. Trochę brzydka gra w wykonaniu pańskiej drużyny, sporo fauli i takich, bym powiedział, może trochę symulacji ze strony zawodników pańskiego zespołu. Myślę, że tam gdzie jest walka, to zawsze będą kartki. Mój zespół cechuje zadziorność, agresywność, waleczność. Przeanalizujemy te kartki, ale na pewno to nie były kartki złośliwe, to kartki wynikające z dużego zaangażowania i walki. A jak się ze zdrowiem zawodników, bo kilku też poturbowanych? Mamy daleką podróż do Olsztyna. Będzie czas na regenerację. No i ma ser, czy doktor obejrzą, co dalej z zawodnikami, ale myślę, że niebawem wyliżemy rany i dalej będę miał do dyspozycji pełną kadrę. Witam Państwa. No na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Drugi mecz, drugie zwycięstwo, 6 punktów. Natomiast trochę jesteśmy zaskoczeni, no może nie przeciwnikiem, ale początkiem meczu, tak, bo zakładaliśmy sobie, że gdzieś tam ruszymy, gdzieś będzie wysoki pressing, stadion nas poniesie, natomiast pierwsze 10 minut zaskoczenie, bo nie było tego dopingu. No i gdzieś dostaliśmy od razu gdzieś tam poprzeczkę, potem bramkę. Natomiast jak zaczął, tak powiem szczerze, jak zaczął być doping, to zespół gdzieś się od razu nakręcił, zaczął lepiej grać. Także prosiłbym tutaj o kibicowanie od samego początku, bo naprawdę ten stadion nas niesie, tak jak trener powiedział. Kibice są wspaniali i uważam, że no, żeby chcielibyśmy wychodzić po prostu tak od pierwszej do 90 minuty, żeby ten stadion żył. Natomiast dziękuję kibicom oczywiście za wspaniały doping, bo naprawdę z meczu na mecz to jest chyba coraz lepiej.
Jeżeli chodzi o mecz, no to tak jak mówiłem, początek trochę niemrawy. Ta bramka nas, można powiedzieć, pobudziła, natomiast szybko odpowiedzieliśmy. I cieszę się, że po raz kolejny gdzieś tracimy bramkę, od razu odpowiadamy. To jest bardzo dobra reakcja zespołu. Uważam, że pierwsza połowa piłkarsko bardzo dobra. Naprawdę rozgrywanie piłki, zmiana ciężaru gry, stworzone sytuacje, taka swoboda w operowaniu piłką w ofensywie. Wydaje mi się, że no, cechowało nas to ostatnio w drugiej lidze, jak wygraliśmy po 4, po 5-0. To było podobnie, natomiast no wiadomo, klasa przeciwnika całkiem inna i tutaj ciężej było te bramki zdobyć, chociaż sytuacje były. Druga połowa, w mojej ocenie trochę gorsza, ale tak jak tutaj ktoś powiedział, no gra była no frustrująca, tak, przerywana, co chwilę faule, co chwilę gdzieś tam, no może i kartki, jakieś opóźnianie gry, no to nie służy płynności gry i myślę, że przez to przede wszystkim gdzieś no zaczęliśmy troszeczkę grać, no może gorzej można powiedzieć. Natomiast potem gdzieś, wydaje mi się, też zmianami ruszyliśmy znowu ofensywę, bo wprowadziłem napastnika, wprowadziłem ofensywnego pomocnika skrzydłowego Patryka, który od dłuższego czasu jest w dobrej dyspozycji i też mówiłem mu, żeby czekał na swoją szansę, nawet jak wchodził, to gdzieś tam sobie żartowaliśmy, że tą jedną akcją może przeważyć losy meczu. Pokazał, że jest w dobrej dyspozycji, strzelił bardzo ważną bramkę i wydaje mi się, że te zmiany też nam no, pomogły przede wszystkim w tym, że gdzieś mamy dzisiaj te trzy punkty. Co jeszcze? No, można powiedzieć tak, mamy 6 punktów. Natomiast, no tak jak powiedziałem tydzień temu, no spokojnie tonujmy tutaj za zapędy, bo liga jest długa. Bardzo fajnie, że wykorzystujemy właśnie ten atut swojego boiska, natomiast dla nas prawdziwy sprawdzian, wydaje mi się, przyjdzie w tej chwili, bo wiemy, że zawsze mieliśmy problemy z graniem na wyjeździe. Mamy bardzo trudny wyjazd do Bełchatowa, który dzisiaj przegrał mecz i już od poniedziałku praktycznie myślę, że tutaj zawodnikom muszę rzucać wyzwanie, że po prostu musimy tą twierdzę bełchatowską zdobyć. Tak jak dzisiaj zdobyliśmy Stomil, tak? Bo słyszałem statystyki, że nigdy Radomiak nie wygrał ze Stomilem, nigdy bramki nie strzelił. Gdzieś tam zawsze te wyzwania rzucamy sobie i je realizujemy. Także wydaje nam się, że za tydzień no, musimy stworzyć jeszcze cięższy pojedynek. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, tak zapytam pół żartem, bo poprzedni mecz z GKS-em tych rozpoczęliśmy w takim samym składzie. I w okolice 60 minuty wszedł Maciej Górski i teraz na końcowe minuty wszedł Adam Banasiak. Czyli co, to chyba sobie będzie podobny scenariusz? Podobny też wynik chyba, bo pan zapomniał powiedzieć. Tak, ale... znaczy ja bym chciał, żeby taki scenariusz się układał. Jeżeli wygrywamy, jeżeli coś funkcjonuje, to nie powinniśmy tego zmieniać. Akurat ja też patrzę, kto w jakiej jest dyspozycji i wydaje mi się, że tak jak mówię, no gdzieś jakbyśmy wygrywali może większą liczbą bramek, może by były inne zmiany, jakbyśmy przegrywali, pewnie też może by były inne zmiany, chociaż powiem panu, że był Dominik Sokół szykowany na wejście jako drugi napastnik. Chcieliśmy zagrać dwójką napastników, miał zejść Kaput, Makowski miał się cofnąć i chcieliśmy zagrać końcówkę na dwóch napastników i liczyłem, że ten młody chłopak coś tam szarpie wniesie, natomiast strzeliśmy bramkę i zmieniliśmy decyzję. Panie trenerze, jak w zdrowie Patryka Mikity posłyszeliśmy, że pojechał do szpitala? No jeszcze nie wiem, bo chwilę z nim porozmawiałem, był uśmiechnięty, zadowolony, natomiast no, znowu podkreślę, że słowa uznania, bo zastanawialiśmy się też nad zmianą, tak, żeby Patryka zmienić po tym urazie, natomiast to też pokazuje charakter zawodnika, że chciał grać, dograł do końca i jeszcze bramkę strzelił, która dała nam zwycięstwo, także dziękuję mu tutaj w imieniu swoim, całej drużyny, całego sztabu. Odniosę się jeszcze do tych zmian. W przerwie zatrzymał pan na boisku Michała Kaputa, który miał żółtą kartkę na koncie. Nie bał się pan trochę takiej decyzji? Powiem tak. Może wcześniej, pracując parę lat temu, bym to zrobił, bym zmienił. Natomiast uważam, że zawodnicy na tym poziomie muszą być po prostu już na tyle doświadczeni, żeby kontrolować te momenty. Natomiast to jest bardzo dobrze grający w defensywie zawodnik i jego zmiana pociągnęłaby za sobą po prostu trochę zmiany taktyki, a chcieliśmy tego Makowskiego, żeby grał wyżej. Zresztą Rafał miał bardzo dobrą sytuację z głowy, którą powinien wykorzystać i już by był mecz zamknięty wcześniej. Ta decyzja o tym, że zagrać w Kacper pierwszy zapadła kiedy? To już niedługo przed meczem. Wczoraj. No wczoraj zapadła. Kacper tak mentalnie trochę nie był nastawiony do tego, żeby grał, natomiast ja z nim w tygodniu codziennie rozmawiałem.
i no po prostu powiedziałem, żeby wyszedł najpierw na trening, jeden, drugi zobaczył, czy go boli, czy go nie boli. Jeżeli przetrwa trening czwartkowy i piątkowy, to myślę, że spokojnie jest do grania i sam zobaczył, że nie jest aż tak źle. No ale też to pokazuje charakter, tak? No zawodnik czasami musi te zęby zacisnąć i pomimo, że boli, no poświęcić się dla drużyny, także tak zrobił. Już ostatnie pytanie, nie będę męczył. Sporo fauli w tej najgroźniejszej strefie boiska, tuż przy polu karnym. Szanse na strzały, ośrodkowanie, to trzeba na to zwrócić uwagę. No my zwracamy na to uwagę, natomiast wydaje mi się, że to już jest bardziej taktyka zespołów, tak? Z Tychami robił to Grzeszczyk, dzisiaj tutaj robili napastnicy, że no przy kontaktach gdzieś tam. Nie wiem, czy to są nasze błędy, czy to jest po prostu doświadczenie tych zawodników, że potrafią te faule gdzieś tam, no może nie wymuszać, ale prokurować i no i z tego jest zagrożenie, wiemy o tym, natomiast na razie no, mamy problem, żeby się tego wyzbyć. Też zapytam o końcówkę, bo nas sporo było takich, no, sporo nerwowości, sporo, nie wiem, czy to wynikało z rozprężenia, czy te sytuacje, bo no bo z Tomi miał jednak znaczy, wie pan, tak, znaczy wie pan, no zawsze jak jest doliczony czas gry, to trzeba zwrócić uwagę, że w obronie z Tomi już nie było żadnego zawodnika, wszyscy poszli w bramkę, no to są takie desperackie ataki, które, no, które zawsze mogą się skończyć jakimś zamieszaniem, jakąś sytuacją, czy to były auty, czy to były przede wszystkim stałe fragmenty gry, bo z gry nie było zagrożenia, no ale zawsze jak aut jest daleko rzucony, jest rzut rożny i wchodzi zazwyczaj 5-6 zawodników, tutaj wchodzi 9-10, no to jest, no to będzie zawsze zagrożenie, ale trzeba po prostu umieć to zażegnać. Jeszcze jedno pytanie, panie prezesie. Chciałem zapytać o Piotra Pietrzyka, bo moim zdaniem zagrał dobry mecz. Czyli co? Wygląda na to, że mamy tą pozycję młodzieżowca przynajmniej na razie rozwiązaną. Wie pan co, no też mi się wydaje, że zagrał dobry mecz, natomiast z oceną poczekam, bo ja zawsze muszę sobie na spokojnie mecz obejrzeć, przeanalizować. Kacper ma też jakieś założenia taktyczne, z których musi się realizować. Myślę, że jeżeli będzie zdrowy, no to na pewno ma bardzo duże szanse, żeby na razie grać. No ale też nie skreślajmy innych młodzieżowców, tak? Bo dzisiaj miał w sumie Winsztal wyjść, można powiedzieć, gdyby nie grał Kacper. Tak, Dominik też jest, no też mógł wyjść, natomiast no, cieszę się, że na razie na takiej trudnej pozycji, na której gra sobie radzi, a też wiem, że to jest zawodnik tutaj z Radomia i no tym lepiej, bo to wiadomo, zawsze taki zawodnik poświęci się dla miasta, dla klubu i ja zawsze będę stawiał na takich zawodników.